poprzez rozmaite sprzeciwy tych wielkich tego świata, którzy uchwalili, że śmierć z Kościołowi. A on przez swoje inicjatywy od pielgrzymy po całym świecie poczynając, po Światowe Dni Młodzieży, pozyskujące ciągle dla Chrystusa miliony młodych ludzi, dawał świadectwo, że trwa wiosna Kościoła, że Kościół ma się dobrze, a Jezus Chrystus i dzisiaj jest atrakcyjnym przewodnikiem na życie, na dążenie ku szczęściu. Znał sprzeciw tych, którzy jako liberałowie walczący z wartościami chcieli go eliminować w imię tego, że jest zbyt wierny Ewangelii i tradycji Kościoła. I tych, którzy w imię swojej bardzo tradycyjnej wierności nie lubili go za dialog ze światem, za wprowadzanie w życie konsekwentne postanowień Soboru Watykańskiego II. Był w nienawiści z powodu imienia Chrystusa u wielu. To jeden wymiar, bo tych, którzy szło za nim w ciemno, było jeszcze więcej. Ale ta nienawiść nie przeszkodziła mu być świętym, ale ta nienawiść była próbą, która ukazała go jako człowieka godnego świętości na godny nieba. W naszym życiu nie należy bać się przeciwności i taką naukę możemy z postawy Jana Pawła II wyciągnąć. Trzeba mieć odwagę żyć tym, co kryje nasze serce, co przyjęliśmy od przodków. Umiłować i odważnie wyznawać swoją wiarę. Być dumnym z bycia Polakiem. Nawet w Unii Europejskiej, nawet wtedy, gdy się trochę na Zachodzie pomieszka. I to da się uczynić, czego przykładem są chociażby nasi młodzi sportowcy z pokolenia JP2, Nie Wstydzę Się Jezusa, Radwańska, Kamil Stoch i wielu, wielu innych. Słowa Ojca Świętego z przesłania na Światowe Dni Młodzieży w Kolonii w 2005 roku, w których już nie uczestniczył, są znamienne. Ważne jest, moi drodzy, nauczyć się odczytywać znaki, za pomocą których Bóg nas woła i wskazuje nam drogę. Kiedy jest się świadomym, że On nas prowadzi, serce człowieka doświadcza autentycznej i głębokiej radości, która wznieca żywe pragnienie spotkania Boga, pcha ku wytrwałemu wysiłkowi, by iść i naśladować Go w mądrości. Ważne, aby umieć czytać znaki. A Bóg zatroszczy się o resztę. Takim znakiem, który warto czytać, jest Jan Paweł II, który pomnik przed waszą szkołą ustawiony ma nam przypominać, byśmy nie spłaszczyli swego myślenia, nie skrócili pola widzenia, ale mieli coś w sobie z Jego przenikliwości, z Jego dalekowzroczności, z Jego świętości. W Ewangelii słyszeliśmy także, gdy was prześladować będą, idźcie do innych miast, idźcie do przodu. Niekoniecznie trzeba poddać się cierpiętnictwu. Róbcie swoje, to co nakazuje serce, co nakazuje wiara. I wbrew przeciwnikom i tym, którzy próbowali na różny sposób kontestować poczynania Ojca Świętego, On tak czynił. W Europie było zgorzknienie i spieranie się o drobiazgi. On budził entuzjazm wiary w Afryce i Ameryce Południowej. Trudno było pomóc biednym tego świata, bo braku środków materialnych, to podejmował rozmowy z wielkimi tego świata, aby oni serce, umysły, systemy tak kształtowali, by ludziom żyło się łatwiej. Po to spotykał się i z Gorbaczowem, i z Reaganem, i z Fidelem Castro, aby choć kilku ludzi mogło odzyskać wolność, a jak wiemy,
aby całe narody mogły cieszyć się swobodą wyznawania wiary i wolnością. Trwał na stolicy Piotrowej do końca, przeżywając z całym światem wielkie rekolekcje przed swoim odejściem. Chociaż ci, którzy kultywują piękno i sprawność, mówili, powinien zniknąć, zrezygnować, schować się najlepiej. A za te ostatnie jego tygodnie wielu kocha go najbardziej i pomógł wielu ludziom doświadczonych cierpieniem i ograniczeniami nie stracić wiary w swoją wartość, sensu trwania na krzyżu, którym ich życie jest naznaczone. I w życiu młodego człowieka trzeba iść pod prąd. Jak zdrowe ryby, pod prąd. Zauważamy czasem, że ludzie zatrzymują się w miejscu, wypowiadają rozmaite pretensje, swoje zgorzknienia. Mówimy, że Polacy są specjalistami od narzekania, odmówienia, od bezsensie wszystkiego, ale z takiej postawy nic nie wynika. Nic nie wynika. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, jest trudno, są przeciwności, idź do przodu. Świeca, by świecić innym, musi spalać samą siebie. Tak winniśmy i my czynić, samych siebie spalać, by innym dać dobry przykład.
naszemu.